głównego takiego wątku naszej rozmowy. W Ministerstwie Sprawiedliwości pracuje bardzo wielu prawników. Zastanawiałem się, przygotowując się do naszej rozmowy... Jest jeden nieprawny. Wiem, ale za to filozof. Zastanawiałem się, przygotowując się do naszej rozmowy, skąd urzędnicy w Ministerstwie Sprawiedliwości wiedzą, jakie jest prawo. Urzędnicy Ministerstwa Sprawiedliwości wiedzą o tym, jakie jest prawo. Zakładam, że może prawidłowa odpowiedź powinna brzmieć, no na przykład kupują dostępne na rynku komercyjne oprogramowania, które służą do tego, żeby powiedzieć, jakie jest prawo, że tak to wygląda. Powiem otwarcie, chociaż to pewnie nie zabrzmi dobrze, mnie kompletnie nie interesuje, skąd oni czerpią wiedzę o prawie. Oni mają tą wiedzę dysponować, to jest elementarny i podstawowy warunek do tego, żeby móc pracować w ministerstwie. I ja muszę powiedzieć, że jak na tyle, na ile jako nieprawnik mogę ocenić poziom kompetencji urzędników ministerialnych i również tej grupy, o której mówiłem, sędziów pracujących w ministerstwie, poziom kompetencji, jeżeli chodzi o znajomość przepisów, to wygląda nieźle. No, na pewno pan czy ktokolwiek inny może tych urzędników złapać na nieznajomości takich bądź innych fragmentów prawa, ale generalnie jakby zasób kompetencji takich teoretycznych w ministerstwie jest bardzo pokaźny. Problemem większym jest co innego. Tym problemem jest znajomość realiów i to jest na różnym szczeblu problem. To nie jest problem tylko urzędników i sędziów pracujących w ministerstwie. Ci sędziowie, którzy mają być praktykami, oni się bardzo szybko alienują od tego, co się dzieje w sądach, tym bardziej, że w tych sądach następuje mnóstwo zmian związanych na przykład z informatyzacją, ale jest też problem szerszy. W przypadku sędziów to jest problem drogi do kariery zawodowej.